Obszar dzisiejszej Polski i Europy przed około 4000 lat to okres głębokich i wyjątkowych zmian, których efekt przetrwał z nami do dziś. Był to czas przejścia z epoki kamienia do epoki brązu, czyli od czasu użytkowania kamienia do epoki pierwszego w dziejach ludzkości metalu wykorzystywanego na szeroką skalę – brązu. W moim odczuciu był to ogromny skok cywilizacyjny, to taka rewolucja przemysłowa, która wtedy się dokonała. Fenomenem absolutnym są łęki małe, kurhany. One pojawiają się w innych częściach Europy, natomiast nigdzie nie ma sytuacji, żeby było całe cmentarzysko, co najmniej 14 kurhanów w łękach małych. Oczywiście ten najbardziej okazały pochówek zawierał to wyjątkowe perło sztyletowe z metalową rękojeścią. Perła były bezsprzecznie symbolami wyjątkowej pozycji społecznej i majątkowej ich posiadaczy, a być może nawet insygniami władzy. Te elity wczesnej epoki brązu, czy to w Niemczech Środkowych, czy na Wyspach Brytyjskich, mogły wręcz tym samym językiem mówić. Epoka brązu była dla społeczności zamieszkujących Europę takim czasem, kiedy dokonała się zmiana cywilizacyjna. Właściwie wszystko się zmieniło. Perło z brązu. Symbol zmiany cywilizacyjnej.